W świecie logarytmów istnieje wzór, którego nazwa to zamiana podstawy logarytmu. Wytłumaczę Ci teraz budowę tego wzoru. Spójrz na taki logarytm. Logarytm o podstawie 2 z liczby 5. Ten wzór mówi nam o tym, że dowolny logarytm możemy zamienić na iloraz dwóch logarytmów. Przyjrzyjmy się im bliżej. Zwróć uwagę, że oba logarytmy mają inną podstawę niż ten logarytm. Podstawa w tym logarytmie jest jednak taka sama jak podstawa w tym logarytmie. Z tego powodu obie podstawy oznaczono tą samą literą. Liczby logarytmowane w liczniku i mianowniku nie są jednak przypadkowe. Liczba logarytmowana w liczniku jest taka sama jak liczba logarytmowana w tym logarytmie. Liczba logarytmowana w tym logarytmie jest z kolei taka sama jak podstawa tego logarytmu. Spójrz jeszcze na te zapisy. One przypominają nam o tym, że nowa podstawa, którą sobie wybierzemy, musi być większa od 0 i różna od 1. Uzasadnię Ci teraz, że ten wzór rzeczywiście działa. Najpierw przekształcimy sobie nieco to równanie. Pomnóżmy je przez mianownik, czyli przez logarytm o podstawie x z liczby 2. Z lewej strony otrzymamy logarytm o podstawie 2 z liczby 5 razy logarytm o podstawie x z liczby 2. Mnożąc prawą stronę przez taki logarytm skróci nam się mianownik z tym logarytmem. Zostanie tylko licznik, czyli logarytm o podstawie x z liczby 5. Zobacz, logarytm o podstawie 2 z liczby 5 oznacza pewną liczbę, do której należy podnieść liczbę 2, aby otrzymać 5. Ten logarytm jest więc liczbą. A co możemy zrobić z liczbą, przez którą mnożymy logarytm? Tę liczbę możemy zapisać w wykładniku liczby logarytmowanej w tym logarytmie. Otrzymamy logarytm o podstawie x z liczby 2 do potęgi logarytm o podstawie 2 z liczby 5. Z prawej strony w dalszym ciągu mamy logarytm o podstawie x z liczby 5. Skup się teraz na tym, co znajduje się w nawiasie. Ile to jest 2 do potęgi logarytm o podstawie 2 z liczby 5? Ta liczba jest taka sama jak ta liczba, czyli 5. Zobacz, co otrzymujemy na końcu. Logarytm o podstawie x z liczby 5 równa się logarytm o podstawie x z liczby 5. Co zrobiliśmy? Przekształcając ten wzór, pokazaliśmy, że coś jest zawsze prawdziwe. Pokażę Ci teraz, jak stosować ten wzór. Spójrz raz jeszcze na logarytm o podstawie 2 z liczby 5. Zapisaliśmy go jako iloraz dwóch logarytmów. Logarytmu o podstawie 3 z liczby 5 i logarytmu o podstawie 3 z liczby 2. Wpadło mi teraz do głowy, żeby powiedzieć ci, jak łatwo zapamiętać, gdzie powinny znaleźć się te dwie liczby. Zwróć uwagę, że liczba logarytmowana jest wyżej niż podstawa logarytmu. Piątka, która jest wyżej, znalazła się w liczniku, który jest wyżej niż mianownik. Podstawę, która jest niżej, zapisujemy w liczbie logarytmowanej w mianowniku. Powiedziałem już, że dowolny logarytm możemy zamienić na iloraz dwóch logarytmów. Podstawy obu logarytmów są identyczne, są większe od zera i różne od jedynki. Mogłaby to być również liczba 4. Tak samo liczba 5, 6, 7, 8 albo 9. Jeszcze raz powtórzę, że podstawa tych dwóch logarytmów może być dowolna, musi być tylko większa od zera i różna od jedynki. Wróćmy teraz do przypadku, gdzie podstawą dzielonych logarytmów była liczba 5. Zwróć uwagę, że w takim przypadku jesteśmy w stanie podać, ile wynosi licznik. Logarytm o podstawie 5 z liczby 5 to 1. Możemy zatem powiedzieć, że logarytm o podstawie 2 z liczby 5 to jest to samo co 1 podzielić przez logarytm o podstawie 5 z liczby 2. Zapiszmy raz jeszcze tę równość pod spodem. O tą równość nam chodziło. Teraz pomnożymy obie strony tego równania przez ten mianownik. Z lewej strony równania otrzymamy logarytm o podstawie 2 z liczby 5 razy logarytm o podstawie 5 z liczby 2. To jest lewa strona równania. Gdy prawą stronę pomnożymy przez ten logarytm, to mianownik będziemy mogli skrócić z tym logarytmem. Zostanie nam licznik, czyli liczba 1. Spójrz teraz na te dwa logarytmy. Tutaj podstawą jest liczba 2, a liczbą logarytmowaną jest 5. Tutaj podstawą jest liczba 5, a liczba logarytmowana to 2. Iloczyn takich dwóch logarytmów jest równy 1. To dość ciekawa własność, która wynika z tego wzoru.